Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, jesteśmy w tej chwili z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem w trakcie odprawy kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej. Odprawy, co podkreślaliśmy i na co także zwracali uwagę panowie generałowie, bardzo szczególnej, z bardzo prostej przyczyny. Ostatni raz taką odprawę mieliśmy w 2019 roku. Śmiało można powiedzieć, że w innym świecie. Przed pandemią koronawirusa, przed hybrydowym atakiem na polską granicę ze strony białoruskiej, przed przede wszystkim wojną na Ukrainie. Śmiało więc można powiedzieć, że cała ta dzisiejsza odprawa, zarówno podsumowująca ten czas z jednej strony, wszystko co się przez ten okres zdarzyło, wszystkie działania, które podejmowało Wojsko Polskie, jak również i wszystko to, co będzie w przyszłości, na co jesteśmy w stanie dzisiaj położyć nacisk i co jesteśmy w stanie przewidywać, no jest jak gdyby zdeterminowane tymi wydarzeniami, z którymi mieliśmy i z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Skądinąd wydarzenia niezwykłe i, co przede wszystkim ważne, zmuszające, to bardzo mocno chcę podkreślić, zmuszające do wyciągnięcia wniosków, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskich sił zbrojnych, jeżeli chodzi o ich strukturę, jeżeli chodzi o ich logistykę, jeżeli chodzi o dowodzenie wojskami, jeżeli chodzi o ich wyposażenie, jak również jeżeli chodzi o ich współdziałanie z innymi formacjami służb, inspekcji, straży. Wszyscy wiemy, że spektrum tych wydarzeń, poczynając od wydarzeń o charakterze cywilnym, niemilitarnym, jakimi była pandemia koronawirusa, poprzez hybrydowy atak na polską granicę, który również nie miał charakteru militarnego, aż wreszcie poprzez wydarzenie sensu stricto militarne, jakim jest wojna na Ukrainie, we wszystkich tych wydarzeniach brało udział Wojsko Polskie, we wszystkie te wydarzenia było zaangażowane dowództwo, najwyższe dowództwo Wojska Polskiego i poszczególne jednostki. W związku z powyższym ten ogrom doświadczeń, jaki został zgromadzony, jest niezwykle ciekawy i przez tą perspektywę patrzymy także na i oceniamy system kierowania i dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi, strategię bezpieczeństwa narodowego, to wszystko, co przygotowaliśmy, na ile to się sprawdziło, na ile dobrze funkcjonowało, na ile wymaga zmian w przyszłości. O tych wszystkich aspektach dyskutowaliśmy i dyskutujemy dzisiaj podczas odprawy kadry kierowniczej, ale oczywiście także i kwestia współdziałania sojuszniczego, no i rzecz jasna modernizacji polskich sił zbrojnych, zakupów wyposażenia dla polskich sił zbrojnych, rozwijania polskich sił zbrojnych stosownie do ustawy o obronie ojczyzny. Proszę państwa, zwracałem uwagę, że pewne rzeczy przewidzieliśmy i w pewnym aspekcie zmiany następowały znacznie wcześniej, zanim w ogóle pojawiła się pierwsza sytuacja kryzysowa. Przypomnę stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, jakże dzisiaj potrzebne i jakże dzisiaj przyczyniające się do zwiększenia w ogóle liczebności polskich sił zbrojnych, wojsk, które pomogły we wszystkich sytuacjach kryzysowych, jakie były, poczynając od klęsk żywiołowych, od samego początku swojego istnienia, poprzez wszystkie wymienione sytuacje kryzysowe, aż do dzisiaj wsparcia różnego rodzaju działań, które są realizowane u nas w Polsce w związku z napaścią rosyjską na Ukrainę. Wszędzie tam te wojska obrony terytorialnej są widoczne, wojska obrony terytorialnej, które są cały czas tworzone, budowane, rozrastają się. Z zaplanowanych 20 brygad jest już stworzonych 15 i co ogromnie cieszy, żołnierze cały czas są szkoleni, przygotowują się do coraz lepszego wykonywania zadań, a co chcę podkreślić, niejednokrotnie się sprawdzili, więc w wielu aspektach te wyniki działania Wojska Polskiego i wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej są rzeczywiście bardzo dobre i trzeba je bardzo wysoko ocenić, chociażby sprawdzone współdziałanie z innymi służbami, strażami, inspekcjami, to wszystko, co działo się właśnie czy w czasie pandemii koronawirusa, czy w trakcie ataku hybrydowego na polską granicę.
to współdziałanie no, okazało się może nawet lepsze, byśmy powiedzieli, niż to, czego można się było spodziewać i to, co wielu zakładało czy przewidywało. Także to na pewno wielkie zadowolenie, duże oddanie zarówno kadry dowódczej, jak i żołnierzy wykonywanym zadaniom. Niezwykła odpowiedzialność, było za co chwalić, ale oczywiście jest też cały szereg elementów, które dzisiaj wymagają naprawy, poprawy, uzupełnienia i o tym wszystkim na przyszłość rozmawiamy dzisiaj z panem ministrem, z współpracownikami pana ministra, z kadrą dowódczą Wojska Polskiego, z generałami, oficerami, z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj na tej odprawie są zgromadzeni. Proszę Państwa, to oczywiście także i kwestia naszego współdziałania sojuszniczego, zbliżającego się szczytu NATO, spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, które w ostatnim czasie miało miejsce, a szczyt NATO w najbliższym czasie, przygotowanie do tego szczytu, które w tej chwili realizujemy, to co zamierzamy poprzez ten szczyt uzyskać, no niewątpliwie chcemy wzmocnienia obecności sojuszu na wschodniej flance NATO, chcemy, żeby zamiast Enhanced Forward Presence, czyli wzmocnionej, wysuniętej obecności, była wzmocniona, wysunięta obronność, aby zwiększyła się liczba żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego tutaj w naszej części Europy, czyli na wschodniej flance NATO, nie tylko w Polsce, ale także i w innych krajach, tam gdzie władze widzą taką potrzebę oczywiście, bo to jest dobrowolność każdego kraju członkowskiego, żeby te grupy na razie batalionowe, a w przyszłości mam nadzieję brygadowe na swoim terytorium mieć. Zacieśnianie tego współdziałania, wspólne ćwiczenia, to są te wszystkie zagadnienia, które omawialiśmy dzisiaj i które będą jeszcze dzisiaj omawiane pewnie do późnego wieczora, bo tak to jest dzisiaj zaplanowane, a wystąpienia nam się właściwie wszystkie trochę przedłużyły. Proszę Państwa, wobec tego wszystkiego, co dzieje się w ostatnim czasie, co stało się w ciągu ostatnich 3 lat, naprawdę mamy o czym dyskutować tu dzisiaj i mamy o czym rozmawiać. I bardzo dziękuję panu ministrowi za zorganizowanie tej odprawy i za to rzeczywiście, że to podsumowanie dzisiaj jest możliwe i naoczne przedstawienie i przedyskutowanie tego wszystkiego, co za nami i tego wszystkiego, czego jeszcze możemy się spodziewać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. I bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, może zacznę od tego, że mieliśmy rację. Mieliśmy rację my, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przestrzegaliśmy przed Rosją. Pan prezydent, kiedy objął swój urząd w 2015 roku, rozpoczął działania, które potem były też skoordynowane z działaniami rządu Prawa i Sprawiedliwości, które zaowocowały tym, że konsekwentnie wzmacnialiśmy Wojsko Polskie w myśl tego testamentu, który zostawił nam świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, przestrzegając właśnie przed agresją rosyjską zarówno w Tbilisi w 2008 roku, jak i na Westerplatte w 2009 roku. Te działania były skoordynowane. Dziękuję panu prezydentowi za możliwość uzgodnień, rozmów na temat tego, w jaki sposób wzmocnić Wojsko Polskie, a więc mogę pokazać kalendarium. Pan prezydent mówił o Wojskach Obrony Terytorialnej, ale też chciałem powiedzieć o 2018 roku. 18. Dywizja Zmechanizowana powstała w miejsce zlikwidowanej w 2011 roku 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Zresztą właśnie tym się wyróżniamy. Pan prezydent Andrzej Duda, rząd Prawa i Sprawiedliwości, że powołujemy do życia nowe jednostki, że wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki Wojska Polskiego i to, proszę Państwa, na wschodniej stronie, wschodniej flance naszego kraju, we wschodniej części naszego kraju. Tak się składało, że te jednostki były właśnie tam likwidowane. Mówiłem o 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, można powiedzieć o brygadzie w Lublinie, o batalionie w Siedlcach czy o pułku w Suwałkach. Tak, w tych miastach rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki wojskowe. 2018 rok to właśnie 18. Dywizja Zmechanizowana, która powstała. To również kontrakt w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w system Patriot. 2019 rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. 2020 rok to samoloty F-35. 2021 wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą
w Turcji, podpisanie kontraktu w sprawie Bayraktarów, dronów, które fantastycznie sprawdzają się na Ukrainie i które już w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. W końcu ten rok 250 czołgów Abrams, wzmacniamy relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nasi żołnierze ćwiczą na co dzień z wojskami amerykańskimi, jest na ziemi polskiej ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To są te wszystkie gwarancje bezpieczeństwa naszego kraju. I ustawa o obronie ojczyzny, która stanowi fundament, na którym budujemy właśnie odporność Rzeczypospolitej Polskiej, bo ona daje nam możliwość rozszerzenia jeszcze zakresu wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Ostatnio miałem sposobność wizyty w Korei Południowej, rozmów, które zaowocują, mam nadzieję, że już w bardzo krótkim czasie, konkretnymi zamówieniami, ale także bardzo mocno podkreślam fakt rozwijania liczebnego Wojska Polskiego. Ustawa o obronie ojczyzny dała nam też możliwość ustanowienia nowego rodzaju służby wojskowej, dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. To już jest tak, że w ciągu ponad 2 tygodni ponad 3,5 tysiąca chętnych ochotników zgłosiło się do tej służby. Mam nadzieję, że pan prezydent znajdzie czas, żeby na przysiędze być obecnym pierwszego oddziału, czy może jednego z pierwszych oddziałów złożonych z żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To są konkretne, realne działania, które wzmacniają odporność Polski, odporność naszego kraju na zagrożenia. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na przykład stawiamy punkt ciężkości na rozwoju artylerii. Widzimy, że agresor rosyjski wykorzystuje te haniebne metody, którymi się posługiwał również podczas II wojny światowej, i budujemy odporność właśnie na tego rodzaju działania. Stąd też żołnierze Wojska Polskiego są na wschodzie naszego kraju z zadaniem podstawowym, zasadniczym, żeby nie oddać centymetra ziemi polskiej pod okupację agresora. I te wszystkie działania są skoordynowane, są omówione, mają charakter właśnie interdyscyplinarny, bo przecież mówimy o współpracy różnych rodzajów polskich sił zbrojnych. Panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję za pana osobiste zaangażowanie, za otwartość i jestem o tym przekonany, że to wszystko, co zostało dziś omówione, zrealizujemy do końca. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie prezydencie, i dziękuję państwu. Panie prezydencie, o czym pan rozmawiał z prezydentem Zełenskim? O czym była rozmowa z prezydentem Zełenskim, panie prezydencie? Dzisiaj? Była rozmowa o sytuacji, jaka dzisiaj jest na froncie i jakie są zapotrzebowania obrońców Ukrainy, jeżeli chodzi o możliwości obrony. Ten temat, który jest zawsze tematem rozmów między nami, niezmiennie, odkąd nastąpiła agresja rosyjska na Ukrainę, to po pierwsze. A po drugie, oczywiście rozmawialiśmy o systemie, można powiedzieć, działania w sprawie uzyskania przez Ukrainę statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej, o rozmowach, które już się odbyły, mówiłem, bo rozmowa była trójstronna. Pani prezydent Zuzana Czaputowa, prezydent Słowacji, była również na linii, więc rozmawialiśmy w trójkę. To było połączenie VTC przez internet. W związku z powyższym omawialiśmy te wszystkie spotkania. Ja omawiałem te spotkania, które odbyłem zarówno w Portugalii, jak i we Włoszech, jak i to, co było na spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki, bo pani prezydent Zuzany Czaputowej też nie było z powodów zdrowotnych, nie była obecna. Natomiast mówiłem jeszcze o tym, jakie są plany, jakie jeszcze będę działania prowadził w sprawie Ukrainy. I pani prezydent Zuzana Czaputowa również relacjonowała swoje z kolei rozmowy telefoniczne, które odbyła
przez ten czas i mówiliśmy o tym, jaka mniej więcej jest sytuacja, jak się kształtuje w tej chwili ten potencjalny rozkład głosów, bo prawdopodobnie będzie tak, że ta sprawa rozstrzygnie się w głosowaniu na rzeczywiście na Radzie Europejskiej, więc być może, że wcześniej nie będzie jednoznacznie wiadomo, jakie będzie ostatecznie rozstrzygnięcie w tej sprawie. To jeszcze zobaczymy. No, nie jesteśmy w stanie tak do końca tego w tej chwili przewidzieć. Mamy nadzieję na pozytywne dla Ukrainy stanowisko Komisji Europejskiej. No, kolejne dni przyniosą tutaj kolejne informacje. Natomiast no, my zobowiązaliśmy się działać. Uważamy, że przyjęcie przez Ukrainę, znaczy przyznanie Ukrainie tego statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej jest dzisiaj ważne nie tylko dla Ukrainy i dla morale obrońców Ukrainy i całego społeczeństwa ukraińskiego, ale także i dla Unii Europejskiej, dla naszej wspólnoty jako takiej. Francji i kanclerz Niemiec udają się do Kijowa. Jak pan prezydent przyjął tę decyzję z perspektywy tego, że pan prezydent dwukrotnie odwiedzał Kijów, no już dużo wcześniej? Jeżeli się udadzą, to bardzo dobrze. Ja wielokrotnie namawiałem do tego, żeby na własne oczy zobaczyć ukraińską ziemię, która jest w tej chwili atakowana przez Rosjan w brutalny sposób. Byłoby najlepiej, gdyby pan prezydent z panem premierem czy z panami premierami pojechał też do Borodzianki, do Buczy, do Irpienia i zobaczył ogrom zniszczeń, który ja miałem tragiczną możliwość zobaczyć. To pokazuje, jaka jest ta wojna ze strony rosyjskiej. To pokazuje, że rosyjska agresja na Ukrainę ma po prostu charakter totalny. I to pokazuje, że trzeba dołożyć wszystkich sił, żeby Ukrainy przed tą agresją bronić, jak również, że trzeba się po prostu twardo Rosji przeciwstawić, nie tylko militarnie, ale także i bardzo twardo się jej przeciwstawić politycznie. Więc uważam, że będzie bardzo dobrze, jeżeli pan prezydent, panowie premierzy, pan kanclerz w tym pojadą rzeczywiście do Kijowa i na Ukrainę w ogóle i mam nadzieję, że tak się stanie. Bardzo dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu.